Strefie 11 witam panią Alicję Czyrską, redaktor naczelną magazynu XXI wiek. Dzień dobry. Jaka jest według pani geneza uzdrawiającej mocy modlitwy? Podczas modlitwy my otwieramy swoje serce, otwieramy swój umysł, zachowujemy takie pełne miłości nastawienie do świata. Jeżeli taka modlitwa nie jest mechaniczna, tylko jest naprawdę bardzo głęboka, to nie można jej odróżnić od medytacji. I badania naukowe wskazują, że podczas takiej intensywnej modlitwy, gdy osiąga się taki medytacyjny stan umysłu, zachodzi szereg takich bardzo korzystnych zmian dla zdrowia. A czy ta sama wiara może doprowadzić do tego, że nasz stan na przykład się pogorszy? Zachodzi niesamowita interakcja między psychiką i organizmem. Sposób naszego myślenia wpływa na nasze zdrowie i nawet jeśli osoba spodziewa się śmierci, to rzeczywiście organizm może zachowywać się tak, że stan jest bardzo, bardzo, bardzo trudny. Czy to prawda, że nasze myśli są w stanie nawet zmienić chemię naszego organizmu? Myślę, że tak. Zachodzi naprawdę niesamowita interakcja między naszym umysłem, aktywnością naszego mózgu i tym, co się dzieje w naszym ciele. Sama aktywność psychiczna, niezależnie czy są to nasze oczekiwania, czy są to intencje, czy interpretacje jakichś zdarzeń, w odczuwalny sposób wpływają na nasz organizm i też wywołują pewne zmiany w mózgu. Eksperci z psychoneuroimmunologii, czyli dziedziny, która bada wpływ procesów psychicznych na układ odpornościowy, wyizolowali mnóstwo substancji, które powstają pod wpływem samego myślenia, na przykład pod wpływem pozytywnego myślenia. W naszym organizmie generuje się mnóstwo endorfin, które wpływają pozytywnie na układ odpornościowy, poprawiają też nasz nastrój. Czy dopuszcza pani możliwość boskiej ingerencji w życiu człowieka? Myślę, że mogą zdarzyć się w naszym życiu takie sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć to w żaden inny sposób, jak tylko działanie jakiejś boskiej inteligencji. Dziękuję pani bardzo za rozmowę i za przybycie. Dziękuję.